And that's not a joke. Dlatego, że w stanie wojennym. Because during the state of war, or what you should know, it's a state of emergency, and in Polish law it was called the state of war. A także później w więzieniu. But later on also, while in prison. Bardzo często spotykałem ludzi z Krakowa lub z Nowej Huty. I often met people from other cities like Krakow or Nowa Huta, which is near Krakow. Nowa Huta, jak Państwo wiecie, dzielnica Krakowa. Which is a part of Krakow. To w więzieniu mówiono, nie jestem z Krakowa, jestem z Nowej Huty. So what they were saying in prison, they said, I'm not from Krakow, I'm from Nowa Huta. Z kolei jak się w konspiracji spotykałem. When we were meeting underground. To cały czas był podział na inteligencję i robotników. Nie było przepływu. You could still see the divisions between intelligentsia and workers. That there was no communication or channels of communication. Specjalnie pokazuję Kraków, dlatego że to jest najstarsze miasto. I'm talking about Krakow because Krakow is the oldest city in Poland and of course those divisions were very stark there. Tradycje, tradycje inteligenckie, to można powiedzieć, że... Long tradition of intelligence. My takich Wrocław nie mamy. We don't have such a tradition in Wrocław. Ale ten sierpień spowodował... But that very August 1980, when Solidarity emerged, żebyśmy uwierzyli, że to jest nasza mała ojczyzna. That we began to feel at home here, that we feel it's our place. I to jest jak ta pierwsza miłość. To jest jak ta pierwsza miłość. And do dzisiaj just like the first love. We still remember it. Więc w tym sensie powiedziałbym, do dzisiaj. So from that point of view up to now. Jest taki silny lokalny patriotyzm. There is this very local, strong local patriotism. Wystarczy spojrzeć na prezydentów Wrocławia. It's enough to look at the president of Wrocław. To wszyscy nam zazdroszą. Everybody is jealous of that. Mieliśmy pierwszego świetnego prezydenta. Because we had the very first, which was great president. Drugiego świetnego. Second, which was great. Mayor. I o. Mayor. Mayor. President of the city mayor, yeah. I oba się świetnie uzupełniają. And they really kind of work together very well. Dlatego, że obaj byli w tej historii, że pierwszy raz uwierzyli, że ten Wrocław jest naszą ojczyzną, polskim miastem. Both of them took part in that past, in the history of the city, in which we all believe that Wrocław became is our place, it's our homeland. Ja bardzo krótko się ukrywałem, bo ukrywałem się 9 miesięcy. I was in hiding for a short time, only 9 months. I po tych 9 miesiącach dostałem 6 lat więzienia. And after the 9 months when I was caught, I was sentenced for 6 years in prison. I kiedy trafiłem do więzienia, so when I ended up in prison, to spotkałem tam ludzi, którzy nie uczestniczyli w działalności konspiracyjnej. I met there a lot of people who didn't had chance, who didn't take part in the underground activities. Nie rozumieli rzeczywistości. They didn't understand the reality. Ja wtedy uznałem, and this is where I decided, że wychodząc z amnestii, w ramach amnestii na wolność, that when amnesty was granted to us and I left, you know, I regained my freedom, muszę tym przywódcom z więzienia pokazać, gdzie jest realne przywództwo w tej chwili w Polsce. That I ought to talk to those people who are in prison, who are political prisoners, imperial leaders, that now I have to tell them where is the real leadership outside of prison. I umówiłem się ze Zbyszkiem Bujakiem. So I made arrangements with another leader from Warsaw, Zbyszek Bujak. Jak przyjedzie po mnie policja, to na pewno przyjedzie tajna policja. That the police will come to pick me up, because no doubt they will come to pick me up. To ja im się urwę. I will try to lose. Get away, yes. I spotkamy się w Warszawie i podpiszemy wspólne oświadczenie. And that we will meet in Warsaw and we will sign a joint agreement statement. Oświadczenie było pretekstem. The statement was really an excuse. Chodziło o sygnał dla tych, którzy wyszli z kryminału, że tak się powinni zachować. Że polityka to jest gra ciała, to jest pokazywanie, jak należy być. But good. No, I'm just thinking that it works on our end. So we wanted to tell everybody else in Poland that this is what it ought to happen, that politics is to present yourself in public, that you need to bring your own body to public and show what you are doing. But so the signing of the agreement was that kind of statement, yeah. Ja spotkałem się ze Zbyszkiem Bujakiem w Warszawie, wtedy kiedy Sylwii podróżowała do Wrocławia. So I'm talking about Zbyszek Bujak because he is this friend of mine from Warsaw. I met him in Warsaw at the time when Sylwii was traveling to Wrocław. Bo ja siedziałem gdzieś w okolicach Łódź. Because I was hiding in Łódź, in between. I po spotkaniu ze Zbyszkiem, so after I met Zbyszek, konspiracyjnie postanowiłem wrócić do domu. You know, conspiring somewhat, I decided to go back to home.
Przywitać się z moją żoną i dziećmi i powiedziałem, że mnie za chwilę aresztują. Greet my wife and my children because I knew that I would be arrested briefly in a short while. I wchodzę do domu. I'm entering my home. A moja żona mówi, daj, idź do tego kościoła, już nie mogę wytrzymać, tu po prostu dzień w nocy. I'm going to get my wife says, go to this church, leave me alone, go to this church, I cannot stand it. Day and night over is coming, when are you coming to this church? Oni od trzech dni uważają, że cię zabili, Urban mówi coś. For three days, everybody is saying, you know, when you're hiding, that you are dead, that you are dead. And I don't want to have those delegations, that you want to see all those delegations anymore. Go to the church and show up, show yourself. Ja poszedłem do tego kościoła, żeby się pokazać, że żyję. So I went to this church to show that I'm alive. I tu opowiem anegdotkę. And this here I will give you a little joke. O kościole katolickim. About the Catholic Church. Którą bardzo trudno mi mówić dobrze dzisiaj. Because it's very difficult for me. And but it's very difficult for me to tell it properly today. No, to talk, no, to talk about the church in a positive light today. I'm not so sure. That's what I said. Oh, no, it's fine. It wasn't directly said as you said, but yes, indeed, it's very tough for me. I'm going to tell you a story, which is difficult for me to tell because I'm not. It's difficult for me to talk about the church well today. Ale szczęście chodzi parami i w tym fantastycznym mieście był niezwykły kardynał. But luck comes in pairs, and in this fantastic city, we actually were lucky, and we had this extraordinary cardinal, yeah, the head of the church here. W 1982 roku kościół zaapelował, żeby tacy jak ja wyszli z podziemia, bo przeze mnie ludzie cierpią, są bici, wyrzucani z pracy. In 1982, during the martial law, the church made this appeal to everybody and said, people like Frasyniuk, people like that, ought to get out of hiding and because of us, other people are put in prison and they are suffering and there is a lot of suffering, you know. To był dla nas duży cios, dlatego że w wielu miastach, zwłaszcza środowiska inteligenckie, wyszły z tej konspiracji. Because it was a big hit, hard hit. We were hard hit by that because in very many towns and cities, the underground milieu communities kind of decided to came out to the open, and in that way the underground solidarity, the underground activities have been compromised. I wtedy mój kardynał Wrocławski, and this is when my cardinal, the Wrocław cardinal, spotkał się ze mną konspiracyjnie, met with me also underground. Oni zwariowali, nie rozumieją komunizmu. And he said, they went mad, they don't understand communism. Niech pan się ukrywa. You have to stay in hiding. Tylko niech pan nie będzie ten Janosik, który ciągle się naraża. But don't be that superhero, folk hero, you know, who is always playing with danger. Przywódca musi być na wolności. Przywódca musi nieustannie do ludzi przemawiać i ich mobilizować. Niech pan pamięta. The leader ought to be in freedom, and the leader ought to all the time talk to people, and all the time mobilize them, all the time help them out. I wtedy po tej mszy, and then under this, after that mass, na którą wyszedłem z ołtarza, dlatego że musiałem od Odry przez cmentarz wejść, żeby mnie zgarnęli. And I indeed emerged from behind the altar because I had to go to this church through a very complicated route, informally, so nobody would arrest me before I show up. I po tej mszy, after that mass, gdzie mówiliśmy sobie, pokażmy sobie znak pokoju. After this mass, when the message was, let's show each other the sign of peace. Wyszliśmy na ulicę i była rozrubana na cztery pojęcia. We left for the streets and of course this is where the what rozruba. Bijatyka z policją. No, I understand, and that's where we face the police. We were challenged by the police. Rano dzwoni do mnie telefon. So next morning the phone rings. Jakaś kobieta, czyli siostra zakonna, mówi, czy pan by mógł wpaść do księdza kardynała? And there was a woman's voice in her phone, and there was a nun, and she said, could you please drop by the cardinal today? Przychodzę do księdza kardynała. So I'm coming, I'm seeing him. I ksiądz kardynał do mnie mówi, says, panie Frasyniuk, po co pan chodzi do kościoła? Mr. Frasyniuk, why are you going to the church? To jest bardzo dowcipny ksiądz. He is very, you know, he has a sense of humor. The church, the priest has a sense of humor, of course, the cardinal has a sense of humor. Ja mówię, no jak to po co? Żeby się pomodlić. Well, what do you mean why? I'm going to pray. I'm going to the church because I'm praying there.
to pray. Na co Karto mówi? Od durny! Nie wie, że Bóg jest wszędzie! An idiot! Doesn't he know that the God is everywhere? Nie mogłeś się podwodzić w domu? Zamiast tej satyry pod kościołem? You pray at home, I'm going to this, you know, very problematic place, sensitive place in front of the church. Tak wyglądało, so, that's a story. Tak wyglądało prawdziwe story z 1984. From 1984. Prawda jest taka, że później poszedłem na 3 miesiące do aresztu za dyskot z bujakiem, a za parę miesięcy dostałem kolejne 3,5 roku za kolejną próbę obalenia systemu. So the truth is that soon afterwards I was put to prison for what we've done with Bujak, for that statement, and then a little bit later again for 3.5 years to prison. I was sentenced for 3.5 years. Okay, so so fast forward 20 years. On the 25th anniversary of the Gdansk agreements, you gave interviews and you looked at what had happened before. And you described the previous years as years of very painful transformation. So these were the years of transition to market economy and democratic system. And you said those painful transformations gave way, so I quote you now, to a society rotten by poverty, where money had become the supreme value. Where money had become the supreme value. And you said society is demoralized. And that we should remember that it was time to remind the people and to remember that Solidarność was about values, and that those values are indispensable for society to move forward. So that was in 2005. Would you say the same thing today? And can you explain maybe a little bit more in detail what you meant at that time? Proszę Państwa, nie z całą pewnością powtórzyłbym w 100% tą wypowiedź. I think I would stand by this statement 100% today. Nie dlatego, że jestem przeciwny gospodarce rynkowej. And not because I'm against the market economy. Sam w niej uczestniczę. I am a part of it. I take part in it. I participate in it. Więcej powiem tak, że polskie społeczeństwo dzieli się na tą, nazwijmy to zachodnie, czyli to lepsze, i te wschodnie, czyli gorsze. Moreover, I would say that the Polish society is strangely divided between the Western society, meaning the better one, and the Eastern, which is the worst one, the kind of inferior one. Nie jest to podział geograficzny. It's not geographical division. To jest chyba mentalność bardziej. It's something which runs through mentality. To znaczy, mental. To zachodnie społeczeństwo to są ludzie, którzy funkcjonują w gospodarce rynkowej i znają realia gospodarki rynkowej. The Western society, what I call Western society, are the people who are participating in the West, in market economy and who do know the realities of market economy. To jest ta część kreatywnego, walczącego nieustannie społeczeństwa, szukającego dla siebie szansy. The struggling part of the society who is still looking for an opportunity for themselves. They are searching for a creative way of life. Yeah? Creating way to have a good life. I ta wschodnia, and the eastern part, która cały czas ma problem z porzuceniem mentalności PRL-owskiej, which still has an issue with leaving behind the mentality which is the mentality of the Polish People's Republic, the prior system. I część z tej wschodniej części, and part of the eastern mentality, the eastern society, to jest taki koszt nie do uniknięcia, powiedziałbym. W tej dużej transformacji przejścia z niewolnictwa do wolności. Part of that was unavoidable, one can say. It's a price which was unavoidable in the process of going through
from slavery to freedom, enslavement to freedom. I wobec tej części, and vis-a-vis this very part, that small part, państwo ma obowiązek pomocy, z którego się nie wywiązuje. The state has a responsibility to help, to support. And that responsibility is not being realized by the state. The responsibility is not being fulfilled by the state. Są gorzej wykształceni, chorzy, those people starzy. Are often less educated, they are sick, ill, and they are old. Ale gorzej jest tą drugą częścią. But it's even worse with that other part. Bo do niej zaliczam właściwie, powiedziałbym, administrację publiczną i wszystko to, co się nazywa polityką. Ta druga część to jest zachodnia czy wschodnia? Wschodnia. The other part of it, so there is a part, there are two parts within this Eastern society. So one are those which really needed to be helped. The second one are people who are involved and engaged with the public administration itself. And broadly understood public figures or politicians actually. I w tym sensie powiedziałbym, mam poczucie porażki. So from that point of view, in that sense, I feel defeated. I have a sense of defeat. Że kosztem, czyli negatywnym, że tak powiem, grupą, są politycy, którzy powinni być liderami zmian. That the negative, that the group which plays negative role here, who ought to be the leaders at the forefront of the changes. Powiedziałbym tak, mamy kryzys wartości chyba w całym świecie. I do think that we have a crisis of values. Widzę to w Europie na pewno. I do certainly see it in Europe. Mnie to martwi. I'm somewhat less worried about that. Dlatego, że w takich Niemczech because in Germany, jest wielopokoleniowa tradycja. There is a multi-generational tradition. Ja mówię, jestem socjaldemokracji, bo był mój tato, bo mój dziadek. They say, I'm in takie są tradycje mojej rodziny. Because there was what my grandfather and my father was in, and those are the traditional, those are my family's tradition. Nie wiem, jak jest we Francji. I don't know France. Natomiast Niemcy znam. But I do know Germany. W Polsce, in Poland, ten dramatyczna zapaść wartości, the dramatic collapse of values, jest straszna, niszcząca, destrukcyjna. It's destructive and it's, yeah. Ona utrwala. Perlowski sposób myślenia. Because it reinforces the former mentality, the former People's Republic way of thinking. Otóż Polska musi być krajem wartości. Politycy muszą o to dbać 10 razy więcej niż Merkelowa w Niemczech, czy Hollande we Francji. Polish politicians ought to remember about what they were about, what they were fighting for, about the values. They have to remember about much more than the Merkel. In Germany or Hollande in France. Wartości są potrzebne politykom, przedsiębiorcom, ale szarym obywatelom. Oni muszą wiedzieć, jakie wartości są wyznacznikiem nowoczesnego państwa. The values are important for politicians and they are important for people of business, but really society above all needed to know what it is about modernity that's important. What it is, what's the what makes us modern and what will make our lives better? I tu powiem tak. Dlaczego powiedziałem, że dla mnie bez znaczenia jest czas, który spędziłem w parlamencie, a ważne dla mnie jest to, że jestem do tej pory jedynym przywódcą, który wprowadził partię do międzynarodówki liberalnej. I want to tell you why I thought that it was much less important for me that I spent 10 years in the parliament, but it was much less important that I was in parliament, but it's much more important that I actually am one of those leaders who brought the party that I was, you know, that I am a member of to liberal international. So you have communist international, socialist international, there you are liberal international. Just dlatego, że liberalizm w Polsce nie ma żadnej tradycji. Because we don't have the tradition of liberalism doesn't have any tradition in Poland. I uważam, że solidarność w jakiejś części jest fundamentem dla nowoczesnej socjaldemokracji w Polsce i paradoksalnie dla liberalnego ruchu. And I believe that solidarity partly is the basis for the social democracy in Poland and paradoxically also liberal thinking and liberal values. Liberał w Polsce oznacza ktoś, kogoś, kto propaguje pornografię lub jest złodziejem. Liberal in Poland, popularly speaking, means that it's either somebody who is advertising or propagating pornography or it's a thief. Dlatego państwo
byście słuchali wypowiedzi polskich polityków, so if you would listen to the to what the Polish politicians are talking about, to są liberalni po 22. They are very liberal after 10 p.m. Albo są liberalni tylko i wyłącznie w sprawach gospodarczych. Or they are liberal only in economic matters. Ale wolności obywatelskie. But when it comes to citizens' freedoms, uwaga, bo możemy się narazić. Be careful, because this is we can endanger our own positions as politicians. I trzecia rzecz, która na którą chyba nie ma nikt wpływu. And the third thing that nobody really has a big influence on. Która jest dla mnie ważna, jest na swój sposób jest absolutnie moją taką osobistą porażką. And for me personally, I think about it as my own personal defeat. To, że ja mogę funkcjonować w totalitarnym państwie, to tylko dlatego, że przyjaźń była pisana przez duże P. The fact that I was able to function in totalitarian state is because the friendship was written with the capital F. Pieniądze nie miały żadnego money znaczenia. Didn't have any meaning. Za ukrywanie Frasyniuka groziło 5 lat pozbawienia wolności. If somebody was hiding Frasyniuk, the person was could face 5 years imprisonment. W przeciągu 9 miesięcy zmieniłem 38 mieszkań, w których się ukrywałem. In the course of 9 months I changed 30 apartments in which I was in hiding. I ponad 100 mieszkań, które służyły jako spotkaniówki, punkty kontaktowe itd. 100 apartments which were serving as the places where we met, secret places where we had gathering meetings and so on. Nikt mnie nie zapytał o pieniądze. Nobody ever asked me about any money. Jedynie handlarze bronią rosyjskich, którzy poznali czy kupię. Only the people who traded weapons from Russia who were asking whether I want to have a weapon, that I want to buy a weapon. Bo cofnę się, my jesteśmy jedynym regionem, który przed stanem wojennym doprowadził 80 milionów złotych. Na tamte czasy gigantyczne pieniądze. We are the only region in the country that you may know about was able to actually withdraw from the state at 80 million zlotys, which at that time was a huge number of money, sum of money. Niestety, powiedziałbym, Polska stała się krajem normalnym. Unfortunately, Poland became a normal country. Ameryka. Kind of America. Masz pieniądze, przyjaźnimy się. Nie masz. Spadamy. You have money, we're good friends. You don't have money, well, we are not good friends. I to mnie boli. And that hurts me. So, what do you think went wrong? I mean, did it go too fast? Did the changes go too fast? Did Solidarność forget to remind people or fight about those values once communism had collapsed? What would you do differently? Piece of paper. That's your problem. Do you have a piece of paper? Boxers, we have iPads. Tak, powiedziałbym tak. Największe błędy. So the biggest mistakes, errors made. To jest jeden polityczny. One political error, one huge political error. Conflict with Wałęsa. Going to war and conflict with Wałęsa. Wałęsa, three conflicts with Wałęsa. Ludzi pierwszej Solidarności. So the conflict of Solidarity people with its own leader, with their own leader, Wałęsa. Tu jedna uwaga dla Państwa. W stanie wojennym. And you need to know one thing. During the state of war, 3% społeczeństwa uczestniczyło w konspiracji. 3% of society was conspiring, was underground. Takie są badania. Ja uważam, that's że to jest 3-5. I think it's probably between 3-5%. Dlatego, że dla nas było ważne to środowisko opiniotwórcze, które nie były bezpośrednio w konspiracji, ale niewątpliwie by nas takim szerokim zapleczem i takim wsparciem. Because it was not just people who were really underground, but also the people who were opinion makers and who provided for us a very important support. As such. Ale ważne, że przywódcy Solidarności mieli świadomość, że to było 3-5. So it was very important that the leaders of Solidarity thought that there was 3-5% people were actively involved with the underground. Co to oznacza? What does that mean? Że musieli zastanowić po okrągłą stole, jaki przekaz dać polskiemu społeczeństwu. That meant that after once we
once we did negotiate with the communists at the round table in 1989, we had to make a decision what kind of message we want to send to society. Wiedzieliśmy, że wolność daje poczucie siły, odwagi, wyzwala agresję, a właściwie chęć odwetu. We knew that freedom, wolność, gives a people a sense of one of the outcomes of freedom is that you want to fight and something which is aggressive forces from inside of you are liberated. Dlatego liderzy Solidarności powiedzieli, demokracja daje drugie życie. That's why the leaders of Solidarity said democracy is giving us a second life. I każdy. And everybody. Czy był komunistą, czy był tchórzem. Whether the communist or a słaby, nie uczestniczył. Coward. Thank you. Coward. Ma drugą szansę. He has another chance. Będziemy go oceniać po tym, co robi w tej chwili dla wolnego kraju. And we will judge him on the basis of what he's doing now for the free country. W związku z tym musieliśmy powiedzieć, wszyscy byliście w Solidarności. So at that point we had to get up and our message was, you were all in Solidarity. Fakat, oni w to uwierzyli. And they believed in that, unfortunately. I zaczęło się. And that's what launched, what released that problems or issues that we had. Zaczął się problem, który nie jest problemem nowym. So the problem which was released is not a new problem, but problem, który ćwiczyliśmy w czasach komunistycznych, niechęć do inteligencji, niechęć do obcych, Żyd, Niemiec, Czech, obcy, podejrzany. So this is a problem which appeared earlier during the communist period. Our resentment towards intelligentsia, our resentment towards the foreigners, our resentment towards academics. Kiedy Polska stała się wolnym krajem, when Poland became a free country, to te 3% trzeba jakoś podzielić. So when those 3% that I mentioned before had to be somewhat divided. Część poszła do polityki, part of część that went to politics, you know, you needed to fill the institutions and so on, and part of it remain in Solidarity. Głównie ja sam apelowałem do przywódców podziemnej Solidarności, żeby zostali w związku, a żeby środowiska inteligenckie poszły do parlamentu. I myself had this idea that the leaders of Solidarity ought to remain in the trade union and that intelligentsia should go to the parliament. Dlatego, że miałem świadomość, że my w parlamencie będziemy mniejszością i ta mniejszość po